Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek, jak zawsze z serca redakcji Super Ekspresu. Ja się nazywam Jan Złotorowicz i to jest mój raport. I dzisiaj w raporcie dr Michał Sadłowski, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego, no ale przede wszystkim znawca, badacz imperializmu rosyjskiego. Trochę tak jak się umawialiśmy na rozmowę. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry Państwu. Dziękujemy bardzo, że znalazł Pan dla nas czas. Pewnie przyjdzie nam też zadać pytanie o to, jak długo się będzie Pan jeszcze musiał zajmować imperializmem rosyjskim, bo trochę patrzymy wszyscy na to, co się dzieje i zastanawiamy się, jak długo to jeszcze potrwa. Mówię nie o wojnie, mówię o właśnie tym rosyjskim imperium cara Putina. Wierni widzowie mieli okazję, że ja już się trochę wygadałem, o czym będziemy rozmawiać. Podczas mojego ostatniego spotkania z redaktorem Wiechem zeszliśmy na tematy sankcji, na tematy gospodarcze i rozmawialiśmy też między innymi o tym, no Putin ma dosyć stabilną sytuację u siebie, jak Państwo widzieli w zajawce. Rosjanie go popierają i to możemy śmiało powiedzieć, że masowo go popierają, ale to jest pewien warunek. On zawarł ze swoimi obywatelami pewien pakt. W największym uproszczeniu, ja to uproszczę, pan doktor to zaraz nam pewnie pięknie skonkretyzuje i pokaże, że to nie jest wcale takie proste, ale w takim największym uproszczeniu układ był prosty. Ja wam zabieram wszystkie prawa polityczne, ja wam nie daję praw do zgromadzeń, wy się zrzekacie w ogóle swojej polityczności, dajecie mi robić co chcę, a w zamian za to ja wam gwarantuję porządne, miłe, wygodne życie zachodnioeuropejskiej klasy średniej, zagraniczne, w czasy w ekskluzywnych kurortach i wy sobie miło i wygodnie żyjecie, a mi pozwalacie robić, co robię. No i przyszło trochę, sprawdzam, bo doszło do tego, że zaatakował Ukrainę i pytanie brzmi, jak długo jeszcze Putin będzie zdolny ze swojej części umowy się wywiązywać? Znaczy na pewno ja zgadzam się z taką teorią, wizją i też praktyką polityki Federacji Rosyjskiej, natomiast trzeba też zwrócić uwagę na jeden aspekt. Przede wszystkim sam pakt czy umowa to jest jakaś forma konsensualna polityki, czyli to sugeruje, że jedna ze strony umawia się z drugą stroną. Natomiast jeżeli chodzi o Federację Rosyjską, o jej specyfikę ustrojową, o konstytucję, o przede wszystkim doświadczenia historyczne, ten pakt, można powiedzieć, jest trochę w cudzysłowie, bo to polegało na tym, że to jednak czynnik decyzyjny Kreml, góra narzuciła taki formę relacji, można nawet powiedzieć, że właśnie z jednej strony następuje rezygnacja z wolności politycznej i z aktywności w tej sferze na rzecz oczywiście określonej partycypacji w fruktach tak, gospodarczych, w konsumpcji, w stabilności, w bezpieczeństwie, no i przede wszystkim to jest bardzo ważne, bo często to też jest pomijane przez komentatorów. Putin też obiecał, że obywatele Rosji, mimo że będą czasami spotykać się z pewnymi niedogodnościami czy dysfunkcjami nawet państwa, otrzymają wielkie państwo, potężne państwo, obszerne terytorialnie, państwo z potężną armią, która będzie w stanie w ciągu kilku minut nawet spacyfikować największe państwa europejskie. Tak? Czyli to było też, to jest bardzo ważny też komponent i dlatego teraz to poparcie jeszcze istnieje, na przykład w niektórych sferach społecznych, przy grupach obywateli Federacji Rosyjskiej, bo część ludzi po prostu już by nawet chciała umrzeć, oczywiście też czy w biedzie, czy po prostu nawet w tej wojnie, ale mając świadomość, że my część tego terytorium Ukrainy zdobyliśmy i my generalnie jesteśmy uciskani, ale jesteśmy uciskani wobec pewnej wielkiej idei, a też ta forma ucisku w Rosji zawsze inaczej wyglądała, bo też ta forma ucisku jest przedstawiana też jako to, że państwo rosyjskie z drugiej strony tych ludzi bierze do armii, bierze do administracji, jakieś możliwości awansu są, ale oczywiście wszystko musi być w aspekcie posłuszności, tak? To jest bardzo, bardzo istotne. W ogóle Rosja jest zupełnie innym krajem, tak niż Polska, czy kraje w ogóle tej naszej wspólnoty zachodniej, czy europejskiej, no bo to wynika przede wszystkim z kilku przyczyn. Tak na szybko, no pierwsza historyczna, tak? Przede wszystkim doświadczenia państwowe Rosji to są doświadczenia państwa super scentralizowanego, państwa obszernego terytorialnie, które potrzebowało przede wszystkim sprawnej armii, sprawnej biurokracji i przede wszystkim bezwzględnego posłuszeństwa elit, po pierwsze, a z drugiej strony bezwzględnego posłuszeństwa ludności, żeby po prostu zarządzać aparatem państwa i armią i rozpychać się na tym terytorium i go bronić. Tak, to jest bardzo istotna funkcja. Później oczywiście dochodzą rozmaite koncepcje czy utopie, żeby też z jednej strony troszkę ograniczać kapitalizm. Bo kapitalizm oczywiście na przykład w XIX wieku czy początku XX wieku wyzwala przede wszystkim wolną inicjatywę. Te wszystkie utopie słowianofilskie też wpływały na rozwój samodzierżawy, ale to jest taka cecha. No drugi ten aspekt, dlaczego Putina popierają, tutaj, jeśli rozmawiamy o tym tutaj w programie, no to są przede wszystkim też oprócz doświadczeń historycznych, to właśnie specyfika ustrojowa wynikająca z upadku Związku Radzieckiego, z rozczarowań, tak, z klęsk z lat 90. gospodarczych, no i przede wszystkim no, na potrzeby naszej rozmowy
jako trzeci aspekt trzeba sobie powiedzieć, że to też jest pewne zdolności polityczne Władimira Putina, który przede wszystkim okazał się skutecznym politykiem, jeżeli chodzi o wyeliminowanie swoich konkurentów, o opanowanie nastrojów społecznych, intelektualnych i przede wszystkim opanowanie gospodarki. Tak? I to jest bardzo istotne. I ten Putin, który był przedstawiany jako, przez niektórych, ja się z tym nie zgadzam, jako marny oficer KGB, czy taki trzeciorzędny oficer KGB, jednak był w stanie stanąć na czele tego państwa i też doprowadzić do pewnej tragedii ustrojowej, ja to tak nazywam, bo on zdołał podporządkować sobie wszystkich i z modelu takiego nawet państwa, gdzie już występowały pewne formy kontroli w latach 90. czy wpływu na decyzje, on stał się takim carem samodzierżawnym właściwie, który decyduje o wszystkim i nie tylko o życiu niestety swoich obywateli, ale też o życiu Ukraińców. Właśnie, to jest bardzo ciekawy aspekt, bo jak mówimy, ja też często słyszę, a Putin jest szaleńcem, ja też często ciężko mi się, że oczywiście chciałbym w to wierzyć i chciałbym, żeby tak rzeczywistość wyglądała, no ale patrzę na to, co się dzieje i widzę tak, no Rosja lat 90. no to była szczególnie w pierwszej połowie lat 90. była to Rosja, która miała jednak wielkie marzenia i takie proeuropejskie ambicje. Wydawało się, że ten naród się gdzieś jakoś budzi z tego totalitarnego snu, czy też jakby ktoś pewnie powiedział koszmaru, zaczyna iść w kierunku liberalnej demokracji, zaczyna iść w kierunku wolnego rynku. Dużo się na tym obszarze udało zbudować i chyba takim największym osiągnięciem Putina jest to, że bez problemu był w stanie wrzucić wsteczny bieg i zupełnie zmienić rosyjskie społeczeństwo, czy zahamować jego jakiekolwiek aspiracje wolnościowe i trochę ustawić sobie taki system, w którym obywatele no, godzą się na wszystko, co on robi, taki jakby apolityczny naród. W pewnym aspekcie jak najbardziej. Natomiast tu jest problem jeszcze jeden, że na przykład jeżeli rozmawiamy o historii Rosji XX-XXI wieku, to nawet biorąc pod uwagę na przykład rewolucję 1905 czy 1917 i później całą wojnę domową, to trzeba zobaczyć, że pewne zmiany były realizowane w sposób organiczny, bo to zbuntowała się ludność, zbuntowały się elity i też od dołu próbowano zbudować państwo, czyli właśnie w sposób umowny można powiedzieć. Oczywiście to niestety spotkało się z fiaskiem, z przewrotem bolszewickim, z krajową wojną domową, później z państwem totalitarnym. Natomiast później oczywiście mamy to długie państwo totalitarne istniejące przez wiele lat, które też wyniszczyło przede wszystkim tkankę społeczną i instytucje, które były budowane, to można powiedzieć od drugiej gdzieś połowy XVIII wieku i które miały jednak troszkę na celu liberalizację i demokratyzację pewnych stosunków w Rosji, przede wszystkim też budowę takich niezależnych grup społecznych od państwa. To jest duży problem. Później jest pierestrojka, ale pierestrojka to jest, proszę zobaczyć, pierestrojka jest realizowana od góry. Realizowana od góry na, można powiedzieć, na wyniszczonym jednak przez komunizm, czy zmęczonym przez komunizm socjalizm w społeczeństwie. I to też jest jedna z przyczyn generalnie klęski lat 90., że te zmiany zaczęły się po części od góry i też później następowały wojny między elitami. Więc Władimir Putin miał oczywiście o wiele uproszczoną sytuację, żeby, tak jak pan rektor mówi, pewną sytuację uporządkować i powrócić do takiego tradycyjnego modelu, można powiedzieć, rosyjskiego, radzieckiego, ale takiego modelu imperialnego i modelu mocarstwowego, gdzie wąski kręg decyzyjny generalnie organizuje kult państwa i to państwo jest gwarantem przede wszystkim przetrwania Rosjan, tak to jest scentralizowane państwo jest gwarantem przetrwania Rosjan na tej przestrzeni, dlatego też wszyscy powinni być bezwzględnie podporządkowani, ale w zamian otrzymują oczywiście pewne świadczenia i też pewną tą realizację wielkiej idei wielkiej Rosji. I tu jest problem, ponieważ zawsze wąska grupa decyzyjna czy jednostka, one są poza kontrolą, tak? Nie ma tutaj tych organicznych elementów kontroli władzy, jakie są właśnie na przykład w naszym kręgu cywilizacyjnym. I to jest duży problem, chociaż to się zaczyna w Rosji jeszcze przed Putinem, bo no, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to widzimy decyzję Jewgenia Prymakowa z lat, tak, z połowy lat 90., słynne zawrócenie nad Atlantykiem, więc te procesy były oczywiście w Federacji Rosyjskiej, natomiast Władimir Putin wykorzystał tą sytuację, dość dobrze zarządzał, no też dzięki temu, że Zachód zawsze miał pewne nadzieje na normalizację relacji z Rosją, na takiej zasadzie, że my kupujemy surowce, wy nam sprzedajecie i te pieniądze napływające wytworzą właśnie tą warstwę organiczną. I to można powiedzieć, że na pewien sposób Niemcy, czy Francuzi, czy nawet Amerykanie byli naiwni, czy Anglicy, tak? Bo oni przecież też są współwinni istnieniu reżimu Władimira Putina z różnych powodów, tak? To na pewien sposób byli oczywiście naiwni, ale z drugiej strony oni myśleli kalkami historycznymi, czyli takimi kalkami, jak to było
w XVIII, znaczy bardziej w XIX i na początku XX wieku, że jeżeli damy w Rosji utworzyć pewne elity społeczne, NGO-sowe, dziennikarskie, prawnicze, ekonomiczne i przede wszystkim takie kręgi gospodarcze i niezależnych przedsiębiorców, no to oni generalnie z czasem dojdą do wniosku, że będą chcieli przejąć władzę i mieć wpływ na to, co się dzieje w państwie. No niestety nowoczesne technologie i zwłaszcza informacyjne też i aparat represji, który jednak jest rodem ze Związku Radzieckiego, pozwoliły Władimirowi Putinowi spacyfikować te zalążki wolności politycznej, które też były wspierane przez Zachód, ale z drugiej strony Władimir Putin znakomicie wykorzystał, no chociaż częściowo, te nowinki modernizacyjne, trochę jak Piotr I, czyli wziął to, co jest dobre i potrzebne do rządzenia, natomiast z drugiej strony oczywiście odrzucił wolności polityczne, natomiast wiadomo, są pewne dysfunkcje, czy silne, właśnie korupcja, słynna rosyjska korupcja, bo generalnie też w takim państwie, jakim jest Rosja, trudno wyeliminować korupcję, a dwa, że trochę czasami w Polsce zapominamy, że korupcja w Rosji pełni inną funkcję. Korupcja w Rosji też jest pewną formą wynagrodzenia urzędnika. I to proszę zobaczyć sobie, jakie to jest. My czasami w Polsce narzekamy, czy nawet nasi politycy narzekają, że oj, my zarabiamy tak mało w porównaniu z jakimś przedsiębiorcą. Jak mamy się oddać do sprawom zarządzania państwem 24 na dobę? A właśnie częściowo elity rosyjskie sobie w ten sposób to wynagradzają, że po prostu mają bajeczne sumy pieniędzy i de facto mogą się oddać na przykład pełnemu zarządzania państwa. Na przykład jak Sergiej Ławrow, którego majątek jest szacowany na wiele, wiele, wiele grubych milionów euro, dolarów. Natomiast widzimy, że to jest to człowiek, który oddany jest w pełni pewnej idei, złej idei, no ale... Tak samo Putin przez wielu uważany jest za najbogatszego człowieka świata. Być może rzeczywiście nim jest. No i on też jest w pełni oddany swojej pracy. Tak, tak. Chociaż ostatnio, kilka dni temu Chodorkowski powiedział, że jednak Putin jest idealistą. W tym sensie, że ma określoną ideę budowy Rosji. Powiedział ciekawe słowa w ogóle Chodorkowski o tym, że on uważa, że Putin w ogóle nie czuje w ogóle związków z obywatelami Rosji. Putin czuje się jak car jakiś rosyjski z XVII wieku, który ma jakąś ideę i chce ją po prostu narzucić. Chce po prostu teraz sobie zlikwidować Federację Rosyjską i zbudować Rosję jako mocarstwo. Tak? I robi to po prostu w sposób odgórny, nie liczący się z kosztami. I właśnie może to też tłumaczy, co się stało w Buczy, to co stało się w Mariupolu, no bo jeżeli mamy pewną ideę i chcemy ją bezwzględnie realizować, no to generalnie koszta się w tym przypadku nie liczą. Oczywiście problem jest taki, że Piotr I, czy nawet Stalin, oni mieli silne zaplecze przede wszystkim represyjne i nie zawahali się przed wielkimi czystkami. Natomiast widać, że Władimir Putin, mimo oczywiście znacznych represji, mimo że tego Nawalnego trzyma w więzieniu, no to jednak warunki XXI wieku i to nawet opozycja rosyjska to podkreśla, że jednak Władimir Putin ma pewną jeszcze miękkość, tak, w prowadzeniu tej polityki. Chociaż oczywiście to się może zmienić. To w najbliższych może 2-3 latach zobaczymy jeszcze, ile Władimirowi Putinowi życia zostaje, bo chyba teraz ma 70 lat. Stalin zmarł w wieku 75, więc jeszcze może to jakiś czas trwać. No, to aż korci, żeby takich tu szukać analogii. Ale właśnie, ile Putinowi zostało jeszcze życia? Bo cały czas rozmawialiśmy właśnie o tym pewnym układzie. Ja mówiłem o tym takim układzie, że wy się zrzekacie i rzeczywiście on jest w gigantycznym cudzysłowie. Wy się zrzekacie wolności politycznych i wpływu na politykę. Ja wam za to daję wygodne i przyjemne życie. Pan do tego dorzucił i jeszcze jakby na dokładkę, aby być może nawet w pierwszej kolejności silne, wielkie państwo rosyjskie i wszyscy możecie się czuć obywatelami wielkiego, potężnego mocarstwa, drugiej największej armii na świecie, chociaż pewnie tam mawia, że pierwszej. I się zastanawiam, jakim cudem udaje się tą narrację cały czas Rosjanom wmawiać, widząc ich klęski na ukraińskim froncie. Może ja po prostu ulegam za bardzo ukraińskiej narracji i za bardzo widzę tu ukraińskie sukcesy, a za mało rosyjskie. Jakim cudem Putin jeszcze sprzedaje ten mit Rosjanom? To może jeszcze zacznijmy od takiej rzeczy. Ostatnio wyszła bardzo ciekawa książka, ja trochę w Polsce promuję, profesora Michaiła Dawydowa, o tym, jak Rosjanie w ogóle budowali państwo w ostatnich stuleciach. I tam jest bardzo ciekawy wątek i zresztą zgadzają się z tym Rosjanie, że rosyjskie elity, nawet obecne elity Federacji Rosyjskiej, one cechują się wielką niewiarą w tym, że obywatele, zwykły człowiek jest w stanie generalnie uczestniczyć w procesie demokratycznym, zarządzać sprawami państwa na poziomie samorządu, czy tego poziomu federacji, czy państwa, więc trzeba maksymalnie państwo scentralizować, zabrać wolność i to jest skuteczne narzędzie zarządzania.
I to dowiodło w historii, no bo tak, pokonaliśmy Szwedów, zbudowaliśmy wielkie imperium, weszliśmy tak na te salony europejskiej dyplomacji, mocarstwowości, pokonaliśmy Napoleona, pokonaliśmy Hitlera. Proszę zobaczyć, jaki sukces. I właśnie dzięki temu, że mieliśmy takie scentralizowane państwo. I to jest nasz sukces. Jeżeli chodzi o Putina, proszę zobaczyć, dla Putin z jednej strony on zapewnił pewną stabilizację po Jelcynie, dwa, propaganda przez lata praktycznie codziennie też to podkreślała, że zapewnił stabilizację, więc ludzie też w to wierzą i przez 20 lat jego rządów, no ten spokój w miarę był. Tak, były też oczywiście pewne sukcesy, moim zdaniem znaczne sukcesy na arenie dyplomatycznej, no bo jednak budowa Nord Stream 1, Nord Stream 2, znaczna sprzedaż surowców, przede wszystkim proszę zobaczyć, w ostatnim czasie udało się spacyfikować Rosji dość dobrze w porozumieniu z częścią elit Kazachstanu, sytuację w Kazachstanie. Proszę zobaczyć, zakończona w 2020 roku wojna w Górskim Karabachu doprowadziła do tego, że powstała tam baza rosyjska. To są realne, wymierne sukcesy. Proszę zobaczyć, spacyfikowanie sytuacji w Białorusi, gdzie też Rosjanie pomogli. Kolejny sukces. Interwencja w Syrii. Częściowo sukces. Zepsucie planów Stanów Zjednoczonych. Zajęcie Krymu. Proszę zobaczyć, ile to było przedstawianych sukcesów imperialnych. I plus to, że przez lata były jednak świadczenia dla nawet tej biedniejszej warstwy społeczeństwa regularnie wypłacane. Rosyjskie 500+. Ono, ja tak nazywam to rosyjskie 500+, ale świadczenia za urodzenia dziecka. Ono chyba 5 czy 6 lat wcześniej było w Rosji, czy wcześniej niż w Polsce. Tak? Czyli to są bardzo istotne rzeczy, które przez lata były praktykowane. Natomiast no, też, ja też przywołuję słowa opozycji. Tutaj Władimir Pastychów, o którym mówię. Przecież on powiedział dość niedawno na jednym z głównych kanałów opozycyjnych, że lata Putina, jeżeli chodzi o historię Rosji, to są jedne z najlepszych lat dobrobytów. Oczywiście, biorąc pod uwagę te warunki rosyjskie, tak, i wszelkie dysfunkcje. I to jest obiektywna rzecz, dlaczego popierają Putina. No, druga rzecz to jest niestety pewna właśnie imperialność, ale też wbudowana w kulturę, pewna pogarda dla otoczenia, która też była petryfikowana przez aparat propagandowy. To jest też chęć teraz niepogodzenia się części osób, że taka wielka armia, druga czy pierwsza, czy nawet na świecie, nagle przegrywa bitwy z armią państwa, którego nie miało nie być. To już w ogóle nie ma na świecie. Tak? To jest duży problem i to też jest część społeczeństwa szacowana może teraz do między 10 a 15% jest po prostu z tego powodu zła i po prostu jest bardzo radykalnie nastawiona do Ukrainy. Po prostu chce Ukrainę zniszczyć albo po prostu tak ją zneutralizować, na przykład logistycznie, gospodarczo, administracyjnie, żeby ona po prostu przez Ukrainę nie mogła realnie funkcjonować jako samodzielne państwo, a była po prostu zdana na garnuszek Zachodu. Ale ostatnia rzecz. Proszę zobaczyć, że Rosjanie też przedstawiają ten konflikt na tej zasadzie, że oczywiście są pewne klęski, ale oczywiście tam są też wojska NATO. Właśnie. Ale z drugiej strony nadal są pewne sukcesy terytorialne, bo nawet dzisiaj jest ten korytarz do Krymu i to też jest przedstawiane jako coś istotnego. A jeżeli czytamy rosyjskie podręczniki do historii, to czasami tam jest bardzo szczegółowo wyjaśnione. Na przykład car zdobył tutaj to miasto w tym roku, tam zdobył Azow tutaj, tutaj wyszedł na Morze Azowskie. To proszę zobaczyć, że to też w mentalności, w propagandzie może być przedstawione jako takie stopniowe odzyskiwanie ziem ruskich. Także propaganda rosyjska może to przedstawiać naprawdę w bardzo zrozumiały sposób. Ja już tu sobie zdążyłem kilka punktów wynotować, które będę chciał rozwinąć, ale to po kolei. To zaczniemy od rzeczy, o której pan od razu powiedział, czyli kwestia Krymu. Ona też jest dla mnie bardzo fascynująca, bo właśnie no, wszyscy czekamy na to, jaki jest taki punkt krytyczny, po którym Putin mógłby powiedzieć, dobra, starczy, może osiągnęliśmy, co chcieliśmy osiągnąć. I cały czas kurczowo trzymamy się takiej nadziei, chociaż wielu mnie przekonuje tutaj w tym programie, że to byłby tylko zgniły pokój i za chwilę skończył się kolejną wojną. Ale zostawmy na razie to. Bardziej pytanie brzmi, czy właśnie Krym i korytarz do Krymu. Im więcej czytam na ten temat, no ale w sumie nie muszę czytać, bo pani za wszystko opowie, ten Krym ma takie olbrzymie symboliczne znaczenie dla Rosji. Jego zdobycie przez carycę Katarzynę było fetowane przez poetów, przez pisarzy, stawiane jako taki właśnie moment, w którym Rosja otworzyła swoje wrota na Zachód. Więc Krym zawsze był dla takiej rosyjskiej wyobraźni i dla rosyjskiej mitologii bardzo ważnym punktem. I czy on jest na tyle ważny, żeby można było powiedzieć, dobra, mamy korytarz do Krymu, możemy zakończyć wojnę?
Tak, no, na świetną rzecz zwrócił pan uwagę w tym momencie. Tak, historycznie, no, gdzie odpoczywały elity Imperium Rosyjskiego? Na Krymie. Gdzie ci słynni poeci, nawet na przykład Złoty Wiek, gdzie oni odpoczywali, gdzie oni pisali swoje też znane utwory? Na Krymie. Skąd Biała Armia Wrangla odpłynęła? Z Krymu, tak? W czasie II wojny światowej również wielkie walki. Gdzie odpoczywała elita Związku Radzieckiego? Na Krymie. No i mało znany fakt w Polsce, przede wszystkim, gdzie odpoczywali czasami oficerowie czy żołnierze Armii Federacji Rosyjskiej? Za czasów Putina. Ja mam samych znajomych też wojsk, już teraz już nie są wojskowymi, ale na przykład jeszcze jakiś czas temu byli na Krymie, na przykład, bo Ukraina przed 2014 rokiem nie robiła jakichś problemów, żeby Rosjanie tam przyjeżdżali, odpoczywali, więc proszę zobaczyć, jakie silne i też działania oczywiście władz rosyjskich, tam Łuszkowa, pamiętamy, to jest znaczne. Moim zdaniem tak, to jest bardzo skomplikowana kwestia, bo jeżeli konflikt będzie eskalował, nie daj Boże, to można sobie wyobrazić scenariusz, gdzie Rosja traci Krym, ale Władimir Putin utrzymuje się u władzy, bo na przykład zaangażowanie Zachodu może być już tak znaczne, na przykład materiałowo, że to przedstawiane to będzie w Rosji, że po prostu walczymy z całym blokiem NATO. Wtedy możemy przenieść część konfliktu gdzieś na granicę NATO, na przykład tam z Białorusią, tak? Polska, Białoruś, Litwa, więc to jest taki stan już możliwy. Co do zgniłych kompromisów, to też jest bardzo skomplikowane, bo z jednej strony oczywiście jest propaganda jednej i drugiej strony, też ukraińskiej, to jest zrozumiałe, to jest dla Ukraińców walka o przeżycie, to jest istotne, ale możemy sobie też wyobrazić scenariusz, kiedy oczywiście, chociaż to jest ryzykowne, gdzie jednak mamy tę realizację scenariusza tak koreańskiego, bo to też jest taki scenariusz rozważany, tak, że gdzieś zatrzymujemy się na tych liniach, Rosjanie mają te zdobycze terytorialne, mają korytarz do Krymu, natomiast no, pytanie, czy wtedy można sobie też wyobrazić inny scenariusz, że wtedy sankcje zostają utrzymane mimo wszystko i sytuacja gospodarcza w Rosji doprowadza do, że ten, nazwijmy to umownie, kontrakt wygasa, bo państwo nie jest w stanie realizować, dochodzi w Rosji do jakichś zmian, rewolucji, czy elity jakoś realizują zmianę polityczną. Władimir Putin albo jego ludzie tracą władzę, albo ktoś się pojawia inny, łagodniejszym nastawieniu i ten kompromis będzie trwał. Tu naprawdę scenariuszy jest wiele i te scenariusze są rozważone. To nie jest tak, że one nie są rozważone. Są rozważone. Oczywiście o tym się też czasami nie mówi i z racji też poprawności politycznej, albo po prostu z racji wojny informatycznej, informacyjnej. Natomiast tak, no może być to oczywiście zgniły kompromis w każdym momencie, ponieważ sama Ukraina stoi w gardle dla tych elit o nastawieniu imperialnym, a zwłaszcza o tych radykalnie imperialnych, dla tych skrzydeł elit Federacji Rosyjskiej. Bo można sobie wyobrazić na przykład, że dla bloku ekonomicznego, czy dla mera Moskwy, dla tam szefa Banku Centralnego, szefowej Banku Centralnego, czy polityków takich jak Manturow, jeżeli by tam oni przyjęli władzę, czy dla części służb specjalnych, może by było to wystarczające i Ukraina byłaby lekcją. Oczywiście pod warunkiem, ile ta wojna jeszcze potrwa, bo widać, że Rosja mimo problemów ma jeszcze szansę, moim zdaniem, na drugi oddech, tak? I ten konflikt może jeszcze eskalować w tym półroczu. Właśnie ten drugi oddech, bo słucham tego, co pan mówi i zwróciłem uwagę na pewien paradoks, który wcześniej nie przyszedł mi do głowy, bo my tu często siedzę, rozmawiam z różnego rodzaju ekspertami i zawsze mówimy o jednym. Bez pomocy Zachodu Ukraina by padła. I to jest fakt. To nie musimy się do tego przekonywać. To jest oczywiście racja. I zawsze też potem analizujemy więcej, jeszcze więcej, kolejny sprzęt. Ciężkie działa. No dzisiaj usłyszeliśmy, że transportery Bradley pojadą na Ukrainę. Cały czas kombinowanie, skąd wziąć więcej Leopardów. Cały czas Ukraina mówi, to jeszcze dajcie nam rakiety dalekiego zasięgu. I wszystko super, bo z jednej strony im więcej tego sprzętu trafi, tym większe szanse Ukraina ma na to, żeby ten konflikt nie tylko przetrwać, ale wręcz nawet być może i wygrać. No ale z drugiej strony im więcej tego sprzętu na tym froncie będzie, tym łatwiej będzie Putinowi sprzedawać swoim obywatelom narrację. To jest wojna z całym NATO, dlatego wszyscy musicie stanąć za mną murem, żeby ją popierać, bo to jest być albo nie być naszego wielkiego rosyjskiego imperium. Znaczy, dlatego Rosjanie w momencie inwazji, bo w momencie inwazji widać nastroje były bardzo różne i w elicie były bardzo różne nastroje i też widać nawet część moich znajomych profesorów MGIMO, tak, czy uczelni rosyjskich, czy nawet część takich bardziej proputinowskich. W momencie inwazji część była negatywnie stawiona. Oczywiście później te nastroje się zmieniały, natomiast skala sankcji Zachodu i też to takie cancel culture w stosunku do kultury rosyjskiej spowodowały, że po prostu pewne też obudzenie się tych oczywiście instynktów patriotycznych, tak, czy uczuć patriotycznych, czy imperialnych, czy można to nazywać jak chcemy. I to jest tak samo, tylko że z drugiej strony to wszystko zależy od tego, jak aparat państwa i jak aparat propagandowy będzie to wykorzystywał, tak, bo
pewni ludzie też, trzeba sobie powiedzieć wprost, są już trochę zużyci, tak? No bo przede wszystkim nawet patrzymy na dyplomację rosyjską, no Ławrow już po 70, tak? Pewni propagandyści rosyjscy. Pytanie, czy oni będą w stanie skutecznie te informacje wykorzystywać? Częściowo już tak, bo jeżeli patrzymy na think tanki rosyjskie, te analityczne do spraw międzynarodowych, to oni już od czerwca mówili, że skala zniszczonego sprzętu zachodniego już jest tak wielka, że to jest nasz sukces. Więc proszę zobaczyć, że oni to przedstawiali dla części elity, czy dla części klasy średniej, jako już sukces, że warto w tej wojnie uczestniczyć, bo patrzcie, oczywiście my tracimy, ale też z magazynów zachodnich, czy ta broń jest niszczona i to też jest jakby koszt dla podatnika zachodniego. To też jest tak przedstawione. I właśnie to może być, i to może być wykorzystywane, i to też może być na nieszczęście wykorzystywane przez następców Putina, bo możemy sobie wyobrazić, że dochodzi do jakiejś zmiany, czy Putin odchodzi, a jest mianowany jakiś zastępca, czy wchodzi na jego miejsce jakiś inny następca i generalnie jest realizowana ta wizja Rosji, w Rosji antyzachodniej, Rosji opartej bardziej o Azję, skupiającej się na tym, takiej Rosji Iranu 2.0, tak, która po prostu będzie płaciła krwią i będzie płaciła pieniędzmi, żeby po prostu stopniowo odrywać te terytoria Ukrainy, albo po prostu zatrzymać to, co już jest. Na pewno Putinowi to trochę pomaga ta kwestia, że propaganda rosyjska przez lata mówi o tym podziale Ukrainy, więc propagandowo sprzedać taką informację, że my bierzemy tylko część, bo na Zachodzie to tam banderowce i generalnie to była część Austro-Węgier, czy nawet drugie RP. Dlatego to niektórzy z nas się śmieją i to słusznie się śmiejemy, że ta propaganda rosyjska jest taka toporna, w sensie, że ten na przykład mówiła tyle lat o podziale Ukrainy i te mapki wysłała. A to może właśnie się przydać, bo te mapki już tak się w głowach Rosjan utrwalą, że później jak się przedstawi na przykład jakąś kwestię kompromisu, to Rosjanie, a to jest podobne do tej mapki, to zrealizowaliśmy cel. To jest bardzo niebezpieczne. To jest, tak, to prawda, ten taki podział. I też pamiętam, no w lutym zeszłego roku wszyscy jeszcze ciągle wierzyliśmy, wszyscy ulegaliśmy takiemu złudzeniu, przynajmniej my, pan pewnie nie, no ja mówię za siebie i za tych z nas, którzy nie siedzieli w tym tak głęboko. Mieliśmy gdzieś jakąś taką kalkę myślową. Wschód to jest po prostu prorosyjski, zachód jest bardziej nastawiony na Unię Europejską i ten wschód będzie Putinowi bardzo łatwo zająć. Tam przez te pierwsze parę dni jeszcze były gdzieś tam jakieś sygnały, że nas tu witają z kwiatami i tak dalej, ale bardzo szybko się okazało, że to jednak były, to była szopka, a nie prawdziwe witanie. Ale zostawmy to, bo chciałem porozmawiać o tym, pan wspomniał, oszacował pan gdzieś tą liczbę na jakieś 10 do 15% ludzi, którzy gdzieś się zaczynają budzić. A czy to radykalnych. Właśnie, zaczynają się budzić i to jest niepokojące, bo właśnie rozmawialiśmy o tym, że Putin wykonał sporo pracy na to, żeby w społeczeństwie rosyjskim zasiać taką apatię, taką niechęć do kwestii politycznych. I teraz widać powoli, przynajmniej widzę, że wielu ostrzega przed tym na Telegramie, jeżeli się ludzie zaczynają budzić, jeżeli zaczyna się w nich jakakolwiek świadomość polityczna, to nie jest na zasadzie, że źle się dzieje, musimy obalić dyktaturę, zaprowadzić tu demokrację, tylko najczęściej to są ludzie, którzy krytykują Putina, że się tak wyrażę, że są bardziej putinowscy od Putina. Albo częściej, że Putin jest w ogóle super, Putin jest świetny, o nim się nic nie pisze, ale że źle ta wojna jest prowadzona, nie dlatego, że źle, że poszliśmy na tą wojnę, tylko bardzo dobrze, że Ukrainę trzeba zniszczyć, bo to właśnie faszystowskie państwo, marionetka Polski czy cokolwiek tam innego nie piszą, ale że wojskowi to źle robią i niszczą wizję Putina, że trzeba to zrobić lepiej. Tak, to jest poważny problem. Tu na dobrą rzecz pan zwrócił uwagę, że pojawiają się nawet w Moskwie, takie są żarty tak, wśród ekspertów, czy wśród emigracji rosyjskiej, że w Moskwie mówią, a może Putin jest podmieniony i dlatego tak tą wojnę źle prowadzą. Może ci źli generałowie, ci źli bojarzy podmienili Putina i dlatego taki jest nawet łagodny, jest załagodny wobec Ukrainy. To jest duży problem. Natomiast Putin wpadł Kreml wpadł w pułapkę narracji swojej, ponieważ przez lata przedstawiał, że Rosja ma pewne dysfunkcje, ale ma najlepsze armię świata, czy jedną z najlepszych armii świata, i która jest w stanie realizować bardzo skutecznie swoje działania. I to jest duży problem, bo teraz okazuje się, że ona nie jest w stanie realizować tych działań. Jeżeli by Putin
Tak, robił tak to jak bolszewicy na początku swoich rządów, że przedstawiał, że wprawdzie my staramy się budować naszą armię, jesteśmy super, ale Zachód jest bogatszy, bo to kapitaliści, my musimy jakby oddawać tutaj swoją krwawicą na tą armię, żeby dorównać, ale będziemy bronić. Jeżeli taka, tak była w ten sposób narracja przedstawiana, to my może były lepszy oddźwięk. A teraz jest właśnie taka sytuacja, że no ale jak to, mamy taką armię, mamy te rakiety, mamy ten atom, to weźmy tam, zniszczmy już tą Ukrainę i będzie problem. Po co się tyle męczyć, po co tyle ofiar? To jest też częściowy problem, to jest częściowa pułapka Kremla. Widać, że blok ekonomiczny to wykorzystał, bo blok ekonomiczny bardzo mądrze mówi propagandowo, że mamy pewne problemy ekonomiczne, nie ukrywamy tego, ale staramy, dokładamy się, starań. Zobaczcie, faktycznie 2020 rok, zobaczcie, był ekonomicznie, biorąc pod uwagę prognozy z marca, no znakomity, jeszcze urodzaj rolniczy, no to potrafiliśmy konsumpcyjnie przeżyć, tak? To jest bardzo istotne. Natomiast jeżeli chodzi o siły zbrojne, jest to duży problem, tak? I przecież widzimy, to też jest bardzo istotne, widzimy dość znaczne rozmiary tego ruchu takiego oddolnego, który na przykład wysyła medykamenty, wysyła hełmy, wysyła jakieś kurtki, te kamizelki kuloodporne. Są przecież na Telegramie, tak? Czy nawet na Twitterze konta, które zbierają te środki, więc takie też zjawisko występuje. Natomiast problem będzie w tym momencie, kiedy ten elektorat nieradykalny, bo elektorat radykalny on będzie zły, ale on zawsze się jakoś da albo spacyfikować, albo po prostu będzie czyhał na kolejną szansę napadnięcia na Ukrainę, ale problem będzie, kiedy te, nie wiem, te może kolejne 15%, czy nawet do 30%, w pewnym momencie zda sobie sprawę, że jednak rządy Putina zmierzają w złą stronę. To będzie bardzo ważny czynnik, tak? No też i bardzo ważny czynnik będzie taki, co w elitach rosyjskich. Czy one wybiorą tą drogę, że przebudowujemy jednak społeczeństwo oddolnie, organicznie? Czy po prostu jakiś model rządy, jakieś rządy pułkowników, jakiś bardziej taki rządy autorytarne, które w formie soft, czy jednak obieramy ten twardy model, model generalnie samodzierżawia? I to też jest bardzo istotne, co się będzie na arenie międzynarodowej działo, na świecie generalnie, tak? Bo generalnie Putin podjął tą inwazję z wielu przyczyn, tak? Ale też jedną z takich przyczyn było to, że w Europie widział pewne też problemy liberalnej demokracji, konflikty w Unii Europejskiej, w NATO, no bo to też oczywiście konflikt na Ukrainie, on widać zjednoczył bardzo silnie Unię Europejską. Nie miał problemów oczywiście, ale zjednoczył Persaldo i zjednoczył NATO. Natomiast widzieliśmy sami problemy. Przede wszystkim Unia Europejska to Orban, tak? Czy pewne Le Pen, tak? Rosjanie patrzyli na to z nadzieją, tak? Czy w ogóle na przykład wzrost Chin, czy też no, Brazylia. Widzimy ten przykład. Proszę zobaczyć, ile miejsca poświęcało się w polityce rosyjskiej, że chodzi o Brazylię. Bardzo ważnie, chociaż informacyjnie, tak? By tam były wielkie nadzieje, że to Brazylia będzie takim jednym z ruporów, jakby Rosjanie takim wielkim, taką wielką szansą na to, żeby w Ameryce Południowej umacniać swoje wpływy, więc też te trendy, czy bardziej autorytaryzmy na świecie, czy bardziej ograniczenie demokracji liberalnej, to też będzie miało swoje znaczenie w przyszłości, tak? I pod względem, czy w ogóle ten model zachodni będzie efektywny, bo Władimir Putin, Rosjanie niestety są zakażeni geopolityką, zwłaszcza rosyjskie elity, oni myślą bardziej w kategoriach globalnych, aniżeli generalnie w takich kategoriach, jak po prostu zbudować efektywny model zarządzania państwem na różnych poziomach, dając jednostce wolną inicjatywę. I tu jest duży problem. Właśnie. I teraz tak, ja wykorzystam jeszcze fakt, że mam panel, bo do tej pory dużo prowadziłem rozmów właśnie z drugiej, z zupełnie innej perspektywy. Jak rozmawialiśmy o szerszym kontekście tej wojny, przechodząc na ten poziom, który wszyscy lubią nazywać zimną wojną między Zachodem a Rosją, to bardzo często słyszałem, że właśnie Putin gra na czas i na wyniszczenie. Czy on ma nadzieję, że prędzej czy później społeczeństwa zachodnie się zmęczą tą wojną, osłabnie zapał do jej popierania, na demokratyczne władze nie będą w stanie dłużej prowadzić wsparcia dla Ukrainy bez poparcia swoich obywateli. I to często słyszę, że to będzie taki test na wytrzymałość zachodnich społeczeństw i różne bardzo słyszę prognozy a propos tego, na ile zachodnie społeczeństwa są zdolne do tego, żeby tą grę na przetrzymanie wygrać. No, ale z drugiej strony podobną grę Zachód toczy z Rosją, kiedy wprowadzano te sankcje, kiedy wprowadzano te ograniczenia, kiedy się wynosił kapitał z Rosji. Wszyscy też słyszeliśmy, że jest szansa, że za chwilę rosyjskie społeczeństwo się zorientuje, co się dzieje, jakby zrozumieją, że skoro nie mogą, nie wiem, kupić hamburgera w McDonaldzie, kupić bluzki w H&M-ie, czy korzystać z takich dobrodziejstw, do których się już przyzwyczaili, zachodniego kapitalizmu, albo pojechać na egzotyczne w czasy do jakiegoś fajnego kurortu, to zorientują
zorientują się, co się dzieje, da im to może do myślenia i tego Putina obalą. Natomiast zastanawiam się, czy to nie są trochę płonne nadzieje, bo mijają kolejne miesiące wojny i jakoś Rosjanie nie wydają się być szczególnie dotknięci jej efektami. No co więcej, biorąc, no wiadomo, no McDonalda próbowali zastąpić jakimś swoim, wyszło to raczej tragicznie, ale już na przykład czytałem, że plaże w wielu azjatyckich kurortach są oblegane przez rosyjskich turystów, że w Tajlandii to w ogóle nie da się do wody wejść, żeby się nie przepchać przez tłumy bogatych Rosjan. Gruzja nagle stała się bardzo popularnym miejscem, co jest w ogóle szokujące i przerażające, bo pamiętam jeszcze nie tak dawno temu, jak Gruzja była z takim symbolem oporu przeciwko mocarstwowości rosyjskiej, a nagle tam można spokojnie pojechać na wakacje, nagle tam spokojnie można pojechać, robić interesy. No to jest taki problem, bo z jednej strony tak, widzimy, że sankcje dotknęły częściowo. One na pewno dotkną, już dotykają Rosję, jeżeli chodzi o kwestie know-how technologiczne i to będzie wielkie wyzwanie i dlatego ta wojna będzie może ograniczona czasowo, w tym intensywność tej wojny, bo trzeba będzie jakoś mieć określone stosunki na świecie, żeby jednak nie zostać państwem zupełnie niemodernizowanym, czy państwem, które będzie odłączone od światowych trendów technologicznych. To będzie problem. Natomiast w pierwszych miesiącach i nawet teraz, no widzimy, że te sankcje nie doprowadziły do upadku gospodarki rosyjskiej, czy przede wszystkim rynku konsumpcyjnego, który jest istotny, tak, z punktu widzenia przeżycia ludności, no bo przede wszystkim tak, bardzo duże znaczenie ma to, że gospodarka rosyjska już miała pewne sfery samodzielności po 2014 roku, czyli po pierwszych sankcjach. To jest bardzo istotne. Produkcja żywności na przykład na Kubaniu, w Krasnodarze, ona wyrosła i ona nawet, ta żywność była już eksportowana, tak? To jest po pierwsze. Po drugie, trzeba powiedzieć sobie tak, na przykład chipsów Pringles, tak? Podobno z jednej strony oczywiście ta kompania z Rosji wyszła, ale magazyny rosyjskie, bo skala Rosji jest też ogromna, były na tyle pełne, że po prostu można pewne produkty jeszcze sprzedawać. Było przez 2020 rok i jeszcze magazyny wielu firm, które opuściły Rosję, są na tyle zapełnione, że można te towary jeszcze sprzedawać, no może nawet do końca 2023. To jest bardzo istotne. Na przykład w Moskwie podobno znajduje się między 20 a 30 tysięcy samochodów nowych, których jeszcze trzeba sprzedać, więc to jest bardzo istotne. To pozwoliło dla wielu rosyjskich firm nawiązać kontakty na rynkach pozaeuropejskich i przede wszystkim sprowadzać zamienniki. Właśnie albo bezpośrednio z właśnie krajów Bliskiego Wschodu, z Ameryki Południowej, z Afryki, ale też właśnie przez Gruzję, przez Armenię, przez Kazachstan. Wiele firm też rosyjskich przejęło biznesy zachodnie i na podstawach tych fabryk organizuje swoje przetwórstwo, czy tworzenie określonych produktów, więc na pewno w 2022 roku to nie było jeszcze wielkie wyzwanie. Dwa, że też administracja Federacji Rosyjskiej dała zielone światło dla wielu przedsiębiorców, żeby jednak zlekceważyli pewne, można powiedzieć, administracyjne bariery, po prostu realizowali wszystko tak, żeby zapewnić przede wszystkim organizację rynku i żywności. Dwa, Kreml bardzo silnie zaczął naciskać na administrację lokalną, czy na, można powiedzieć, kierowników administracji podmiotów Federacji Rosyjskiej, żeby z jednej strony pomagali dla lokalnego biznesu. Dwa, organizowali przede wszystkim zaopatrzenie. Trzy, przez lata za rządów Władimira Putina wykształciła się jednak na dobrym poziomie administracja centralna, zwłaszcza biurokracja. I to widzimy przede wszystkim, jak działa ten blok ekonomiczny, który nawet został pochwalony przez Chodorkowskiego, że na przykład działania Banku Centralnego są realizowane mądrze, przemyślanie, czy działania Ministerstwa Finansów. To pozwala w tej krótszej perspektywie oczywiście sankcje wytrzymać. Natomiast pytanie, co dalej, bo sami rosyjscy ekonomiści mówią, że ten rok będzie trudniejszy. Spadek PKB może być o 3, już 4, 5, 6%. No przede wszystkim widać, że ceny są też utrzymywane. Też jest przede wszystkim sztuczne czasami utrzymywanie przedsiębiorstw, bo czasami przychodzi FSB czy policja do takiego przedsiębiorcy i mówi, nie możesz zwolnić tych ludzi, niech firma działa, miejcie mniejszy zysk, my będziemy może was mniej trochę męczyć, ale firma ma przede wszystkim funkcjonować, tak? Czyli to też jest istotne. Z drugiej strony
ja też znając, trochę jeżdżąc po Rosji, no widzę, że Rosja liczy, no nie wiem, no tam 145-146 milionów mieszkańców. No wiadomo, teraz dochodzą też te terytoria okupowane, to jest skomplikowane. Natomiast no wyżywić czy zorganizować gospodarkę dla 145 milionów ludzi, no nie jest aż tak trudno. Tym bardziej, że mamy przykłady takich państw jak Iran, tak, czy nawet ta nieszczęsna Korea Północna, tak, gdzie oczywiście ja mówię o scenariuszach skrajnych, ale ja wolę po prostu pozytywnie się zaskoczyć, niż oczekiwać wielkiego chaosu. Czy to jest taki widać, takie dążenie do takiego modelu radzieckiego, takiej właśnie samowystarczalnej gospodarki, że my nic w zasadzie z Zachodu nie potrzebujemy, bo sami jesteśmy w stanie sobie wszystko zapełnić. Trochę tak, natomiast jednak jest, nawet u Władimira Putina, Władimir Putin mimo wszystko, czy Władimir Putin, on się przedstawia jako antykomunista, a on faktycznie, moim zdaniem, ideowo jest antykomunistą. Inna sprawa, że praktyka jego polityczna doprowadza do tego, że on pewne kalki kupuje, a dwa, że no nie może zerwać całkowicie z ideologią czy z doświadczeniami historycznymi ZSRR, bo część Rosjan żyła w tym systemie i on to wykorzystuje. Natomiast przede wszystkim Rosjanie mają świadomość, elity rosyjskie, że żeby gospodarka przetrwała, to musi istnieć pewna samodzielność, tak jak w NEP-ie, tak? Dlatego na przykład jak się zaczęły sankcje, to nagle rosyjski internet wystrzelił, zwłaszcza ten prokremlowski, o teraz będziemy realizować NEP, tak jak pan redaktor mówi, będziemy samodzielni, ale musi być przy tym inicjatywa, tak? Powrót do tego, że państwo będzie to wszystko organizowało, jest niemożliwe, bo elity rosyjskie, elity kremlowskie też to rozumieją, że jeżeli państwo przejmie wszystko, a nawet produkcję butów, tak, czy produkcję długopisów, to generalnie nie będą w stanie tego zrobić, nawet a lepiej przede wszystkim niech będzie jakaś wolna inicjatywa w mikrobiznesie, to taka murówka sobie przewiezie tam kilka ciężarówek z Gruzji, czy z Armenii, czy z Turcji, sprowadzi pewien towar i ludzie będą zadowoleni. Dlatego też jakaś tam podróbki coli, czy jakaś kola produkcji kazachstańskiej, tak, czy irańskiej, ona gdzieś, czy jakieś napoje, one trafiają, tak? I to jest bardzo istotne. Oczywiście problem z gospodarką rosyjską jest taki, że Rosja ma trzy drogi. Tak jak zwracają uwagę na to ekonomiści rosyjscy. Albo teraz dokonać wielkiej reformy, co jest trudne w warunkach wojennych, albo po prostu zmobilizować gospodarkę na tory wojenne. Czyli w ogóle generalnie zrobić taką gospodarkę jak za czasów II wojny światowej, co jest też trudne, albo po prostu reagować incydentalnie. I teraz ten trzeci model jest tak realizowany. Tak, czy gdzieś jakiś pożar zapala, tam po prostu administracja reaguje, zmusza ludzi do działania i też wykorzystuje inicjatywę. Też jest bardzo dużo Rosjan, którzy teraz wyjechali za granicę, uciekając od mobilizacji albo po prostu sprzeciwiając się Władimirowi Putinowi, ale z drugiej strony część z nich nadal pracuje zdalnie w firmach rosyjskich, więc to też jest pytanie, co jest bo z jednej strony to jest korzystne dla Putina, bo z jednej strony te firmy są utrzymane, z drugiej strony już to wynagrodzenie płynie, można powiedzieć, rok, więc też konsumpcja jest w tych innych krajach realizowana, tak, i te nagrodzenia generowane przez firmy rosyjskie, nawet z pracy online, są wykorzystywane poza granicami Rosji. To też jest wielkie wyzwanie i pytanie, jak gospodarka zareaguje. I widzę, że nawet profesor Natalia Zubarewicz, bardzo znana ekonomistka rosyjska, ma z tym problem. I ona sama się przyznała pod koniec tego roku, że w wielu aspektach się myliła. Myślała, że gospodarka rosyjska będzie bardziej dysfunkcyjna, ale jakoś przetrwała, nawet dobrze, 2020 rok, mimo sankcji. Ale oczywiście kolejne lata mogą być o wiele trudniejsze, zwłaszcza, że ograniczenia na sprzedaż surowców wchodzą, tak? No Indie kupują ropę po takich cenach, że nie wiem, czy to się powoli opłaca wydobywać. Tak, tylko to jest wszystko bardzo krótkoterminowa strategia, bo oczywiście widać i tu rzeczywiście wręcz można powiedzieć, że z pewnym podziwem wielu ludzi, czy też jak pan powiedział, zaskoczeniem, patrzy na to, jak Rosjanie gospodarczo radzą sobie w obliczu tej wojny. Nawet widziałem takie opinie, że o ile militarnie to nie pokazali nic nadzwyczajnego, to jednak wielu ekonomistów jest pod wrażeniem tego, jak są w stanie jeszcze jakoś gdzieś tą gospodarkę na w miarę znośnym poziomie utrzymywać, ale wszyscy zgadzają się co do jednego. Znaczy, to nie jest model, który można utrzymywać w nieskończoność. Prędzej czy później się te zasoby wyczerpią. No i jeszcze, bo rozmawialiśmy o kwestiach, nie wiem, konsumpcji, wyjazdów i tak dalej, ale w tle tego wszystkiego jest kwestia, zdaniem wielu, kluczowa. Na pewno i bardzo istotna, jeśli się chce odbudować jakoś swoje zniszczone na wojnie zasoby. Mianowicie mikroprocesory, których Rosja nie produkuje, nie ma własnych i póki jest objęta sankcjami, to nie może też żadnych sprowadzać. I tu, tylko to jest niestety, jeżeli szukamy jakiejś nadziei na przyszłość, to jest pieśń bardzo, bardzo dalekiej przyszłości, że to ograniczenie w dostępie do najnowocześniejszych technologii sprawi, że w dalszej perspektywie Rosjanie nie będą w stanie odbudować swojej gospodarki, nie będą w stanie odbudować swojej armii, ale to są nawet nie, że lata, ale i być może i dekady.
Tak, dlatego też mam wrażenie, że z jednej strony Rosja podejmuje pewne działania dyplomatyczne, żeby tą wojnę zakończyć, ale oczywiście dla siebie w sposób korzystny, czyli na przykład właśnie ten wariant koreański, który no, gwarantuje przede wszystkim pokazanie sukcesu dla swoich obywateli, że mamy pewne zdobycze terytorialne, jednak doprowadziliśmy korytarz do Krymu. Z drugiej strony daje to gwarancję, bo każdy rozejm daje gwarancję, że część państw zachodnich się wyłamie w pewnym momencie i społeczeństwo się eli, żeby z Rosją handlować, a wtedy już możemy te procesory ukraść, kupić, czy generalnie nawiązać jakieś współpracę, która będzie ku temu korzystna. Natomiast no, w dłuższej perspektywie tak, tylko że pytanie, czy Władimir Putin w ogóle o tym myśli. Pewnie myśli, ale on też zdaje sobie sprawę ze swojego wieku i on generalnie chce zakończyć pewne sprawy na arenie międzynarodowej, pewnie zakończyć sobie tą na pewien sposób awanturę, chociaż to jest takie słowo może niewłaściwe, ale na pewien sposób to jest awantura, jeżeli patrząc uwagę motywacji i przede wszystkim skutki tej wojny. Więc pytanie, czy Władimir Putin myśli tymi kategoriami? Może on teraz myśli, że trzeba się maksymalnie skupić na tym, żeby jak najkorzystniej wojnę zakończyć dla Rosji, a później będziemy się tą gospodarką rosyjską zajmować. Ktoś inny martwi. Tym bardziej, że na przykład Jewgenij Prymakow bardzo krytykował Putina za to podejście ekstensywne, że Władimir Putin w pewnym momencie bardziej skupił się na polityce zagranicznej niż na polityce wewnętrznej. Natomiast tak, chociaż należy oczywiście zwracać uwagę na to, że w krótkiej perspektywie są warunki do przetrwania tak Rosji w takim modelu, tym bardziej, że też zyski wypracowane przez lata pozwalają jeszcze przeżyć. Natomiast tak, problem będzie co dalej, dlatego ten rok jest bardzo istotny, być może kluczowy, jeżeli chodzi o całą jakby wizję rozwoju Rosji. Niepokojące jest to, że trwa w Rosji ideologiczna podbudowa na wielu polach, też naukowym już, nie tylko informacyjnym, też intelektualnym, też literackim nawet, że my jednak zrywamy z dziedzictwem Piotra I, tak, czy odwracamy się na wschód. To są koszta tego, ale mamy pewną samodzielność i przede wszystkim nie będziemy tak sobie dawać Zachodowi rozkazywać, przede wszystkim nie będziemy dawać Zachodowi ingerować w nasze stosunki wewnętrzne, żeby on sobie tu organizował jakieś procesy demokratyczne. I to jest bardzo niebezpieczne, bo Rosjanie w mojej ocenie są ludźmi nadideowymi i czasami potrafią wbrew wskaźnikom ekonomicznym czy racjonalności, ta inwazja to pokazuje, dokonać pewnych działań politycznych. I to nam, wychowanym już w kulturze Zachodu, nawet Polakom, którzy po 89 wróciliśmy na łono kultury zachodniej, gdzie jest kultura zachodnia jednak oparta na pewnej racjonalności, konsensualności, względu na prawa jednostki, nawet dominację jednostki w relacjach z państwem, czy w ogóle pewien indywidualizm, ale też z drugiej strony współpraca, nam może to się w głowie nie mieścić, ale takie kategorie czasami w Rosji są obce dla elit rosyjskich. Tam się liczy czasami jeden nadrzędny cel, czyli wielkość i sukces państwa. No a widzieliśmy już w historii Rosji, że takie programy były realizowane. No właśnie, więc tak jak pan powiedział, ten rok być może będzie przełomowy, dlatego cieszę się, że mogłem go rozpocząć od tej rozmowy, bo ona nam, drodzy państwo, mam wrażenie, mocno zakreśliła tematy do dalszych rozmów i tego, co będziemy obserwować przez najbliższe 12 miesięcy, no bo raczej wojna, jak często słyszę, szybko się nie skończy, chociaż miejmy nadzieję, oby jak najszybciej. Doktor Michał Sadłowski, jak państwo sami słyszeli, ekspert w dziedzinie rosyjskiego imperializmu. No i cały czas zastanawiamy się, jak długo jeszcze ten imperializm potrwa. No ale to dziękuję bardzo. Za wizytę. Państwo dziękuję, że byliście z nami. Ja już tradycyjnie, to dopiero drugi w tym roku program i będę teraz tak każdy program kończył tym samym apelem. Zapraszam do siebie na Twittera. Ja sobie postanowiłem w tym roku utrzymywać z wami bliższą i ściślejszą relację. Czekam, aż mnie wszyscy na Twitterze zaczniecie regularnie obserwować i będę wam tam zapowiadał kolejnych gości, kolejne programy. Pytał się też o to, o co wy byście chcieli zapytać, więc walcie do mnie, śmiało zapraszam. A jutro o 11:00 kolejny raport. Do zobaczenia.